Cześć, zapraszam Cię dziś na odcinek, w którym porozmawiamy sobie o suplementacji na keto, na dietach niskowęglowodanowych, o tym, czy jest ona konieczna i jak ewentualnie należy ją do siebie dopasować. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że dieta ketogeniczna, dieta niskowęglowodanowa prowadzona w dobry sposób nie powinna być dietą niedoborową. To znaczy, tak samo jak przy dietach, gdzie nie ograniczamy żadnego makroskładnika, przy takiej standardowej, dobrze zbilansowanej diecie, na diecie niskowęglowodanowej, też dobrze zbilansowanej, nie mamy niedoborów pokarmowych i teoretycznie nie musimy niczego suplementować. Mówię teoretycznie, ale to jest ważne, ponieważ wiele osób twierdzi, że właśnie na keto to teraz trzeba sobie po prostu wykupić całą apteczkę suplementów, no bo mamy jakieś niedobory. Nie, samo ograniczenie węglowodanów, jeżeli nie ograniczamy przy tym całkowicie węglowodanów, nie ograniczamy warzyw bardzo restrykcyjnie, nie niesie ze sobą niedoborów i ja już od wielu lat układam diety ketogeniczne i sprawdzając u siebie w programie dietetycznym te jadłospisy, widzę, że one są dobrze zbilansowane i że to wszystko gra. Natomiast proces ketoadaptacji fizjologicznie implikuje to, że pozbywamy się z naszego organizmu glikogenu, takiego magazynu energii, energii, która pochodzi z glukozy, z cukrów. Jeżeli pozbywamy się tego glikogenu, to automatycznie obniżają nam się też poziomy insuliny i pozbywamy się też z organizmu wody, ponieważ glikogen wiąże cząsteczki wody. I to nie jest złe i to właśnie często jest widoczne u osób, które zaczynają ketoadaptację, jak kilka kilogramów nawet im zleci, to jest właśnie ta woda. Natomiast woda to też elektrolity i razem z wodą i z tymi czasem są jakieś opuchlizny, które widać, że właśnie schodzą na początku ketoadaptacji, no to za tym też idzie pozbycie się elektrolitów, więc to, na co chcę zwrócić już teraz Twoją uwagę, to to, że my fizjologicznie, szczególnie na początku ketoadaptacji, potrzebujemy sobie dostarczać odpowiednią ilość tych elektrolitów. Ale czy zawsze konieczna jest suplementacja? Tego tak jednoznacznie nie możemy stwierdzić, za chwilę do tego przejdziemy. I bardzo ważne jest też to, że każdy ma swoje indywidualne potrzeby, w zależności od naszego wieku, wagi, stylu życia, aktywności fizycznej, różnego rodzaju schorzeń, problemów zdrowotnych, chorób, ale także genów. I dlatego suplementacja powinna być zawsze dopasowana indywidualnie do każdej osoby. Nieważne, czy jest to na diecie ketogenicznej, niskowęglowodanowej, czy jakiejkolwiek innej. No dobra, to przejdźmy sobie przez taką listę tych suplementów, o których warto pomyśleć, kiedy rozpoczynamy dietę ketogeniczną albo kiedy w ogóle jesteśmy na diecie ketogenicznej. Tak jak mówiłam, nie ma obowiązkowych pozycji na tej liście. Natomiast to, co ważne, witamina D3. Tutaj, jeżeli chodzi o nasze polskie rekomendacje dietetyczne, to tak naprawdę nie jest suplementacja witaminy D3 obowiązkowa. Natomiast jest takie zalecenie, aby osoby dorosłe przebywały pomiędzy godziną 10 a 15 na słońcu przez minimum 30 do 45 minut z odkrytymi ramionami i nogami bez użycia filtrów. Zastanów się, czy spełniasz takie założenie, bo wydaje mi się, że mało kto spośród osób pracujących, aktywnych zawodowo szczególnie, no może sobie po prostu na to pozwolić. Ja na pewno nie codziennie w tym okresie czasu przebywam na słońcu i to jeszcze bez filtrów, więc jest to dość trudne założenie do spełnienia po prostu. I teraz, jeżeli nie spełniamy tego założenia, no to rekomendowana jest suplementacja w ilości około 2000 jednostek, czyli 50 nanogramów, natomiast też jest podane, że to się dopasowuje indywidualnie i jest zależne również od masy ciała. I na to chcę zwrócić Twoją uwagę, że witamina D jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach, czyli także w tkance tłuszczowej i nie jest czynna
jest aktywna w naszym organizmie, jeżeli ważymy więcej w takiej samej ilości, jeżeli byśmy mieli tą wagę mniejszą i mniejszą ilość tkanki tłuszczowej. Co za tym idzie, osoby z nadwagą, otyłością powinny brać nawet dwukrotnie wyższe dawki witaminy D, a przede wszystkim polecam Ci po prostu zbadać sobie poziom witaminy D we krwi i do tego dopasować swoją suplementację, bo moim zdaniem większość osób niesuplementujących witaminy D ma niedobory, ja to widzę w moim gabinecie dietetycznym i jako ciekawostkę powiem Ci też, co się u mnie w rodzinie zadziało, bo ja teraz pod koniec wakacji zrobiłam sobie, mężowi i trójce dzieci po prostu badania profilaktyczne, jak to zwykle co roku. I przez te wakacje rzeczywiście nie suplementowałam bardzo, bardzo rzadko i sobie i im tą witaminę D. W ogóle z tą suplementacją w wakacje było tym razem ciężko. Tak jak w worku szkolnym to wszystko mamy ogarnięte, to teraz dużo wyjazdów, trochę luźniej, dzieci u dziadków były i tak dalej, i tak dalej. Więc ta suplementacja nie była regularna. I tak jak Stefan i Nela, którzy rzeczywiście bardzo dużo czasu spędzają na powietrzu, mają wciąż poziomy witaminy D teraz po wakacjach powyżej 5-10, czyli bardzo dobre. Tymon ma powyżej 30, więc też ok. To ja też mam powyżej 30, ale ja startowałam przed wakacjami z wysokiej dawki, więc mi ona bardzo mocno spadła. No a mój mąż, mam nadzieję, że się nie obrazi o to, że tak tutaj mówię do wizji, ma lekko poniżej 30 ten poziom witaminy D, więc widać, że my pracując i będąc jednak głównie w tym okresie dopołudniowym w pomieszczeniach, no nam te zapasy się bardzo mocno uszczupliły. Więc polecam Ci po prostu suplementację witaminy D, w sumie nieważne, czy jesteś na diecie keto, czy nie keto. I jeżeli stosujesz wyższe dawki witaminy D, to warto też pomyśleć o suplementacji witaminy K2, ponieważ dzięki witaminie D wapń jest lepiej wchłaniany z przewodu pokarmowego, a witamina K dba o to, że tak powiem, że ten wapń jest prowadzony do kości, czyli tam, gdzie powinien być, a nie powoduje jakichś zwapnień, na przykład w, nie wiem, w naszych żyłach czy tętnicach. Więc witamina D w wyższych dawkach zdecydowanie z witaminą K2 to jest coś, co polecam. Przejdźmy sobie teraz do elektrolitów, o nich już troszkę powiedziałam. Jeżeli jesteś szczególnie na początku swojej niskowęglowodanowej przygody, to naprawdę polecam Ci się o to zatroszczyć. Również możesz sobie zbadać te poziomy w krwi. Na przykład poziom potasu powinien być przynajmniej 4,5. Jeżeli jest niżej, no to warto rozpocząć suplementację. Ale też te elektrolity we krwi nie zawsze są miarodajne, ponieważ na przykład magnez tylko w 1% jest w naszej krwi, natomiast cała reszta, te 99% około, jest głównie w naszych mięśniach i kościach, więc po prostu w badaniu krwi możemy nie zobaczyć tego, że mamy niedobory. Jeżeli chodzi o sód, to tutaj nie bałabym się po prostu solenia potraw. Jeżeli solisz potrawy, to raczej nie nabawisz się niedoborów. Jeżeli chodzi o magnez i potas, to tak naprawdę warto obserwować swoje objawy. Jeżeli odczuwasz jakieś skurcze, niepokój, jakąś drgającą powiekę, tego typu problemy, no to zazwyczaj w pierwszej kolejności właśnie świadczy to o niedoborach elektrolitów, więc warto je przynajmniej na początku zasuplementować. Jeżeli chodzi o potas, to nawet 1 gram, a niektórzy 2 gramy, ale to już do skonsultowania ze specjalistą. Warto, żeby te osoby przyjmowały takie dawki potasu, jeżeli ich wynik we krwi jest niski albo mają skurcze. A jeżeli chodzi o magnez, to uważam, że to jest taki pierwiastek, który jest niezwykle istotny i większość osób, a już szczególnie kobiet, powinna go suplementować i nie powinniśmy się bać na przykład tego, że biorąc takie normalne dawki, zaraz powiem jakie, go przedawkujemy. Magnez bierze udział w ponad 300 reakcjach enzymatycznych w naszym organizmie. Nie wiem, czy wiesz, ale jest również odpowiedzialny za prawidłowe stężenie glukozy we krwi, ponieważ jego niedobór wpływa na nieadekwatne wydzielanie się insuliny, no a nieraz osoby właśnie z problemami z gospodarką cukrową rozpoczynają dietę ketogeniczną, więc jeżeli to jest Twój temat, to bardzo Ci polecam suplementację magnezu, to naprawdę jest bardzo ważny pierwiastek. Dawki zalecane dla kobiet to około 320 mg, u mężczyzn ponad 400 mg i
suplementacja w takich ilościach jest bezpieczna, czasem potrzeba więcej. No i pamiętaj, że oczywiście magnez też możesz znaleźć w produktach spożywczych, na przykład w zielonych warzywach liściastych, w orzechach, nasionach. To są akurat te z produktów bogatych w magnez, które możemy jeść na diecie ketogenicznej. Więc jeżeli Twoja dieta też jest bogata w te pierwiastki, no to super. Natomiast polecam rozważyć tutaj dodatkowo też tą suplementację. To jeśli chodzi o elektrolity. No i teraz przechodzimy do tych elementów, które są indywidualne, jednostkowe i to trzeba dopasować do siebie. Przykład, jeżeli masz problemy z trawieniem, nieraz trafiają do mnie podopieczni, którzy chcą przejść na dietę keto, na przykład nawet przy braku pęcherzyka żółciowego i nie wiedzą, czy to jest możliwe. To nie jest, dieta wysokotłuszczowa może nie jest najbardziej optymalnym modelem żywieniowym, natomiast nie jest to też niemożliwe, jeżeli są jakieś inne wskazania zdrowotne, bądź jeszcze może być ich wiele innych. Ale tutaj pamiętajmy o wsparciu trawienia. Jeżeli przechodzimy na dietę wysokotłuszczową, to zazwyczaj jednak na początku no nasza wątroba ma dużo więcej pracy, jest to przestawienie się, więc warto się po prostu wesprzeć pod kątem trawienia. To są kwestie indywidualne. Nieraz to może być po prostu ocet jabłkowy, beteina HCL, enzymy trawienne. Nieraz warto włączyć maślan sodu pod kątem sprawności jelit czy probiotykoterapię. Ale tak jak mówię, to już nie jest coś, co ja zalecam tak Tobie z biegu i zalecam każdemu, tylko warto to indywidualnie dopasować, ale jeżeli odczuwasz jakiś dyskomfort trawienny czy dyskomfort po posiłkach przechodząc na dietę ketogeniczną, no to właśnie tutaj możesz poszukać wsparcia. Kolejny temat to osoby na przykład biorące metforminę. Metformina jest lekiem, który pomaga nam obniżyć glikemię we krwi, więc znowu dotyczy ten temat wielu osób na dietach niskowęglowodanowych z problemami z gospodarką cukrową. I nie wiem, czy wiesz, ale wtedy warto suplementować witaminy z grupy B, dlatego że metformina może ograniczać wchłanianie chociażby witaminy B12 z przewodu pokarmowego i osoby stosujące przewlekle metforminę mogą w dłuższym okresie czasu po prostu nabawić się niedoborów witamin z grupy B. Co więcej, polecam Ci suplementację witamin z grupy B w formie zmetylowanej, tak żeby one rzeczywiście się dobrze wchłaniały, przyswajały. I czy jesteś na diecie ketogenicznej, czy nie, uważam, że jedną z ważniejszych rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, jest przeciwzapalność naszej diety, ponieważ to właśnie stany zapalne, przewlekłe stany zapalne, które na początku nieraz niezauważone, ale rozwijają się przez lata, to one są przyczyną w późniejszym czasie różnego rodzaju problemów zdrowotnych i schorzeń, chorób, również chorób cywilizacyjnych. Dlatego zarówno sama dieta powinna być przeciwzapalna i zawierać te składniki w sobie, ale ja uważam, że warto także suplementować kwasy omega-3, najlepiej w formie płynnej, ponieważ tran, który jest kapsułkowany, może się po części w tym procesie kapsułkowania utleniać, więc polecam Ci bardzo serdecznie najlepiej tran dobrej jakości. Ewentualnie jeżeli kapsułki, no to też warto na to zwrócić uwagę, bo po prostu kwasy omega-3, szczególnie DHA czy EPA, to są kwasy dla nas niezbędne, te kwasy przeciwzapalne, a no dieta obecnie, jeżeli jest przetworzona, to jednak ma w sobie dużo więcej tych kwasów omega-6, które główne mają takie działanie prozapalne. One też są nam potrzebne, ale zazwyczaj średnio, standardowo w populacji po prostu mamy za dużo kwasów omega-6, a za mało omega-3. Więc jeżeli ja bym miała powiedzieć Ci o takiej mojej trójce suplementacyjnej, którą prawie każdemu mogę polecić, to witamina D3, to magnez i to właśnie kwasy omega-3, a reszta to już w zależności od potrzeb organizmu, od stylu życia itd., itd. Mam nadzieję, że ten film rozwiał trochę Twoje wątpliwości, jeśli jeszcze je miałeś dotyczące tego, czy dieta niskowęglowodanowa, dieta ketogeniczna będzie wiązać się z niedoborami. Jak ją dobrze zrobimy, to naprawdę nie powinna.
No ale właśnie pamiętajmy o tych kilku istotnych kwestiach, tak żebyśmy po prostu byli zabezpieczeni, a nie później odczuwali chociażby negatywne skutki ketoadaptacji, bo zazwyczaj to nie są negatywne skutki ketoadaptacji, jeśli ktoś się źle czuje, tylko właśnie skutki odwodnienia. Więc jak zadbamy o to wcześniej, no to cały proces naprawdę może być miły, przyjemny i dlatego też ja w moich kursach Keto Start o ketoadaptacji, Schudnij na Keto o ketoredukcji dokładnie mówię o tej suplementacji, podaję ją też w PDF-ach rozpisaną, co dla kogo, kiedy, jakie dawki, co jest zalecane i mówię też, i to jest też materiał, który możesz sobie bezpośrednio, bezpłatnie u mnie pobrać, linki wszystkie w ogóle do tego i do kursów są w opisie tego filmu, o badaniach, bo jeżeli zrobisz badania laboratoryjne, no to wtedy nie strzelamy na ślepo, tylko dokładnie wiemy, w miarę dokładnie wiemy, co się dzieje w Twoim organizmie, bo tak jak mówiłam, nie wszystko w krwi zobaczymy, na przykład elektrolity w pełni, ale wtedy dużo lepiej, dużo skuteczniej i bardziej w sposób celowany możemy tą suplementację, jeżeli jest potrzebna, dobrać. Dziękuję bardzo, pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!